Zobaczymy, na jakiej mapie wywali, jak tym czołgiem można pojeździć sobie. Strasznie mało ludzi. Aha, czyli już wiem, z czym wywali. Wywali z samymi premiumami. O Jezu, albo tak. No właśnie, to jest serwer testowy. Słuchajcie, nie wiem, po co ludzie wchodzą tutaj i wszyscy prawie grają 10. poziomem. Jak tu prześwietlam sobie tych gości, to są nieraz goście, którzy mają, nie wiem, 5. tier, 4., mają po, nie wiem, 500 bitew rozegranych, wchodzi na serwer testowy i zamiast sobie sprawdzać czołgi jakieś, które w przyszłości kupi 6. poziomu, 7., 8., to wszyscy kupują 10. Kiedyś było tak i ja bardzo mocno się wykłócałem, aby to znieść i teraz mogę sobie powiedzieć, że był to ogromny błąd. No są 10, to ja od razu na golda przerzucę, no bo co? Przyciszę to. Był to ogromny błąd, że wykłócałem się z całym community, że na serwerze testowym nie było danych od razu kasy i nie było danej kasy i nie było od razu doświadczenia, tylko trzeba było te czołgi odblokować. To znaczy kasa i doświadczenie było razy 10. Normalnie, żeby odblokować 10, trzeba było grać na niższych poziomach i razy 10 to wszystko po prostu gromadzić i wtedy dopiero sobie czołgi przetestować. I widzę, że to było rewelacyjne. Ja się wykłócałem, żeby właśnie było tak jak teraz. No i to moje wykłócanie oczywiście nie spowodowało tego, ale sam fakt jest taki. Co tu są za czołgi? Kurczę. Jak ja mogę to... W ten sposób mogę... Prawda, tutaj zrobić. Najwyżej coś na mnie wyjedzie. Aha, na dole wszyscy pojechali. Czyli będzie dupa. Jedzie. Obiekt, zaraz mu przypieprzę. Dostał. Okej, stąd już uciekam. Bo za chwilkę będzie źle. Wyjedzie pewnie tam i mi przyfasoli. T50 Heavy Tank. T57. Niestety skacze to trochę nadal. Jak nagrywam, to zawsze skacze, kurczę, no. A, czyli ten został załatwiony. No nie mogę opuścić, on widzicie, że nie mogę opuścić. Jest przebicie, ale mnie już nie ma. A nie, dostał gość czegoś i się praktycznie wycofuje. No dobra, moi tam już atakują, natomiast tutaj ja jestem sam. Aha, bo my mamy dwie artylerie, no ładnie. Tylko, że T-57 jak na mnie wyjedzie, to jest koniec ze mną, nie? Dobra, jest IS-4. Czy ja mogę go tu strzelić? Mogę. Dobra. Został z tamtej strony wykryty i zobaczcie, gość sobie kupił 10. O, tu jeszcze jest ten. Tak. No to ładnie go zaraz tam... Jest przebicie. No normalnie nie liczcie na to, że taką grę będziecie mieli, że to będzie... Ale mu coś przyfasoliło. Dobra, to jest koniec mojej gry, bo jedzie na mnie T-57. Nie ma tu w ogóle żadnej osłony. Absolutnie. Och, nikogo nie ma. Ja pieprzę. Dobra, zdetrakowałem go, ale zacznie kanonadę. Już zaczął kanonadę. Dobra, no cztery kulki. To ja nie wytrzymam. O właśnie. Niestety to jest koniec tej bitwy. Wszyscy mnie tutaj zostawili. Samego, czyli zobaczcie, że środek jest w tym momencie pusty. Jest tylko tam czołg jakiś. Zaraz zobaczymy, co to jest. To jest artyleria. A ci się oczywiście tutaj napieprzają. O, tutaj był ten Amerykaniec niestety, albo był zajęty tam strzelanie, albo coś, nie pomógł mi w ogóle. Moi przejechali na drugą stronę górki. Dobra, no może weźmiemy jakiś inny czołg. Nie ma sensu, żebym tu pokazywał. W każdym razie coś tam zrobiłem, widziałem jakieś tam obrażenia, zadałem. Tu ktoś coś pisze. Weźmiemy może A-44. Dobra, wezmę też pół na pół. Załoga jest słaba, więc
Jak widzieliście w poprzedniej bitwie, naprawdę można ładnie przyfasolić tym czołgiem. Jak na meda, no naprawdę, to są obrażenia typu Tygrys 2. Sobie zmienię to. To są obrażenia typu Tygrys 2. 320. Naprawdę interesujący pojazd to jest. Ok. To jest taki czołg, również to samo, nie będę tutaj jakichś innowacji robił. Aha, tu nie można dać stabilizacji, no szkoda, wielka szkoda. To mam 370, to sobie wezmę chyba... Skrzynkę sobie wezmę. Mam nadzieję, że będzie można wejść do bitwy, kurczę. Jak nie, to już nie będę chyba ciął tego materiału. No gdzie jest to cholerne dosyłanie? Tu. Dobra. I od razu jadę bitwę. Nie można. No kurde. Co zrobili, że... O Jezu. Dobra, sprzedam go. Widzi program, że nie mam... O Jezu, i wpisać trzeba. Wrócił czołg. Oczywiście porażka, słuchajcie. Ja już tego odkupiłem, zaraz jedziemy, zobaczymy, jak, co ja tam zrobiłem. Zadałem 1500 obrażeń, 6 strzałów, 6 celnych, 6 penetracji. No, 1500 obrażeń, tamten czołg ma, to już jest coś tam zrobiłem, prawda? Nie jest aż tak najgorzej. W każdym razie oczywiście porażka. No, ale jeżeli środek się zostawia, no to musi być porażka. Dobra, przygotowuję dalej czołg. Dobra, słuchajcie, czołg przygotowany, także jedziemy drugiego randomka, zobaczymy, gdzie wylosuje. Jest to czołg poziomu 7, także już na szczęście nie załapię się na dziesiątki. Za to pewnie sobie poczekamy, także zrobię tutaj cięcie. Dobra, słuchajcie, jest bitwa. Troszeczkę niestety musiałem czekać, chyba ze 4 minuty to się ładowało, także nagrywanie tego byłoby bez sensu. Wyrzuciło na stepie, czyli bardzo, bardzo dobrej mapie. Zaraz pojadę w swoje miejsce i spróbuję coś tam zrobić. Wylosowało fajnie, czyli jestem normalnie tutaj z samymi siódemkami, dlatego nie będę używał złotych pestek w ogóle w tej bitwie. Nie ma sensu. No i pojedziemy na lewo. Zobaczę też, jak wpłynie słabe obniżenie tego działa na tą moją pozycję. Jak to się kręci. No muszę wam powiedzieć, że nie jedzie to zbyt fajnie. Ja wiem, że mam załogę na 85%, ale... Naprawdę 40... No nie, no idzie 40, ok. Mogłem wziąć, już widzę, na tą mapę dobrze jest mieć optykę. Albo na przykład... inny tego typu przyrząd. Zobaczmy, żebym tak podjechał. No. O, już nie mogę opuścić. Cholera. Aha, się wyświetlili, ale dobra. Uwaga. Nie, no strasznie się to, słuchajcie. Proszę bardzo. Aha, już we mnie. Już. Tak, tak, już sobie postrzelaliście. A ten babok co tak stoi? Dostałem Ding Donga. Akurat w tą płytę, zobaczcie, co ma 150. Aha, tu już mi coś napieprza. Aha, są dwie artylerie, no czyli tutaj już we mnie leci pewnie coś. Musiałem się wychylić i pieprznąć temu pancerowi. No, tam bym go skończył. O, jedzie tygrysek. A my lubimy tygryski, uwaga. Dobra, dostał. Natomiast, no, wchodzi we mnie. Troszkę bokiem stanąłem, ale muszę tak tutaj wyjeżdżać, no niestety. Tam coś jest. Uwaga. A, nie trafiłem. Jadzia. Obniżę się troszeczkę. Jadzia ucieka, niestety. No kurde, gdzie te nasze siły są? No ja tu znowu jestem sam praktycznie? Ale dupa, no i...
No widzicie, taka jest gra na randomach. No pojechali tamtą stroną wszyscy. Tutaj jest zerowa obrona. Jest bez sensu, ponieważ to tutaj drużyna, jeżeli jest drużyna, słuchajcie, która zaczyna właśnie w tym miejscu, to tu mamy największą przewagę właśnie ze względu na tą górkę, a nie po tamtej stronie. No, dobra, szkoda nerw, słuchajcie. No niestety, miałyby być bitwy randomowe, macie bitwy randomowe. Tak to wygląda. Dwa celne strzały oddałem, w tym jeden z podpaleniem, czy tam trzy celne strzały i zejście śmiertelne. Dodatkowo trochę mi się podniosło ciśnienie, także zakończę już ten materiał, słuchajcie. No i żegnam się z wami i do usłyszenia.